dla Andrzeja Urnego. Sfera TV, witam serdecznie. Proszę Państwa, właśnie zakończyły się kolejne Hanysy, to już 23. gala Hanysów w Rudzie Śląskiej. Coroczne spotkanie. Pierwsze Hanysy powstały dlatego, że kiedy byłem członkiem kabaretora, obchodziliśmy 15-lecia istnienia i wymyśliłem, że trzeba coś zrobić, żeby podziękować wszystkim tym, którzy z nami współpracowali. I tak się zaczęło i minęło 23 lata. Zawsze to mówię, nie trzeba być Ślązakiem, trzeba coś robić, być ponad przeciętność i my staramy się to widzieć. Być może nigdy nie, lub jutro, któż to wie, ale że nie dziś, ręczę wam. O! Miłości śleśne ptaszem, co nie zazna. Od 23 lat organizujemy galę Hanysy. Jest to szczególne wydarzenie, w ramach którego doceniamy, wskazujemy na osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju Śląska. Są to zarówno Ślązacy z dziada, pradziada, jak i osoby spoza Śląska, które wpłynęły w wyraźny sposób na rozwój tutaj naszej małej ojczyzny. Ogromnie się cieszymy, że to wydarzenie ma miejsce właśnie w Miejskim Centrum Kultury imienia Henryka Bicny w Rudzie Śląskiej i rzeczywiście ma specyficzny charakter. Wydawałoby się, że 11 listopada należy obchodzić bardzo podniośle, podczas gdy Hanysy to rzeczywiście gala kabaretowa, jednakże bardzo mądra, z przesłaniem. Ale ma zamk! Dziewięć było tych wszystkich statuetek dzisiaj. Nie wiem, czy ja teraz je wszystkie pamiętam, ale powiem Państwu. Pierwszą dostał Eugeniusz Kosmała, tak popularny Ogień z Pniąków, który opowiada piękne opowieści i felietony po śląsku. Drugiego Hanysa dostała pani Ewa Leśniak. Trzeciego dostał pan Wojciech Leśniak, to są aktorzy. Później Hanysa otrzymał Michał Losko z Radia Silesia, potem telewizja TVS za dziesięciolecie, za jubileusz i za to, co robią na co dzień. Później Hanysa odebrał pan Gabriel Tobor za Biblię po śląsku, pan Dariusz Miłkowski za stworzenie Teatru Rozrywki jako instytucji kultury, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, w imieniu tego muzeum oczywiście pani dyrektor Halina Bieda i na końcu Andrzej Urny, rudzianin. Bardzo się cieszę, dostałem zatłumaczenie Nowego Testamentu na język śląski. Cieszę się, że dołączyłem do tych osób, które coś robią dla Śląska. To zostało dostrzeżone i myślę, że czasami warto coś robić, nie patrząc na to, ile to będzie czasu kosztować, ile siły, co człowiek z tego będzie miał. A potem są takie niespodzianki, jak dzisiaj właśnie. Myślę, że cała moja załoga się cieszy. Dostaliśmy za propagowanie historii powstań śląskich i za nowoczesny przekaz historii Śląska. Dla instytucji to na pewno jest zaszczyt, tak? Dlatego, że nagrody się dzielą, nazwijmy to tak, na takie bardziej oficjalne i na takie swojskie od serca. Więc ja myślę, że to jest taka nagroda od serca, bo Muzeum Powstań Śląskich, my uważamy, że ono jest nasze, że jest stąd, że jest śląskie. Zagrać muzyków. Tak super to było napisane, że nie powtórzę. Za kulturę słowa, rzetelność i dbałość o wartości. Tak to poważnie, ale jest to tak naprawdę świętowanie mojego jubileuszu, 25-lecia pracy w radiu, pracy prezentera radiowego. Wydawało mi się, że to jest 7-8 lat, a to raptem ćwierć wieku i wcale nie czuję się w radiu stary. Bo w radiu ciągle się dzieje coś nowego, każdy dzień jest absolutnie nowy, inny,
i każdy dzień jest jakimś wyzwaniem. Ale nikt do tego nie myśli w stróża, stróża. Jak wygląda ten cudny świat, ja to wiem i oni wiedzą ja. Napiętowane marzeniami. Była Katarzyna Piowczyk, która rozpoczęła fajną piosenką z pozostanego warkocza, wierna piosenka śląska. Potem kabaret Moherowe Berety, czyli artystki teatru rozrywki i nie tylko. Ja śpiewałem piosenki, opowiadałem monologi z Kasią Piowczyk w duecie. Zespół Bartos Band, który też jest od wielu lat, towarzyszy nam i oprawia to wszystko muzycznie. I Andrzej Urny z Ryszardem Cegitowiczem oraz Grzegorzem Ornette Stępieniem. Razem ze mną imprezę współprowadziła Grażyna Bułka, wspaniała artystka, aktorka. Są proste. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Wolnym być, a jak pić, to pić, a nie się dziamdziać. Życzę wam dzisiaj wieczorem, żeby tak troszeczkę, leciutko. Bujamy się i śpiewamy. Kiedyś poprosiłem Boga, by rodzinę mieć. Aż tu nagle sen synowa i pijany deszcz. Bardzo Państwu dziękujemy za 23. galę. Tym, którzy byli na sali, tym, którzy nie byli, to przepraszamy, że sala nie jest aż tak duża, ale zapraszam wszystkich za rok, 11 listopada na 24. już. Wolny być, wolny być.